Ojej. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Ja znowu w lesie. Staram się wykorzystać teraz ten czas wolny, którego trochę więcej z powodu tej kwarantanny. Oczywiście siedzenie w domu jest ważne, ale też można się tu po lasach wybierać. Zwłaszcza jak nie ma ludzi i nie ma możliwości gdzieś tam zakażenia. Dzisiaj bym wam chciał powiedzieć coś o czasowniku czekać na, warten auf, to jest czasownik regularny i jeszcze z przyimkiem auf, który się łączy z akusatywem, i parę zdań z tym czasownikiem. Zawsze jak robię zdania, zawsze zaczynam najczęściej od zdania w czasie teraźniejszym, w pierwszej osobie, ja czekam. I na przykład w zdaniu ja czekam na ciebie. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Ktoś może zadać pytanie, czekasz na mnie? Wartest du auf mich? I ta odpowiada, ja ich warte auf dich. Odpowiada twierdząco oczywiście. Albo mówimy komuś, słuchaj, ten pan na ciebie czeka. Der Mann wartet auf dich. Der Mann wartet auf dich. Ta osoba może zapytać, czego on chce? Was will er von mir? Czego chce ode mnie? A ja powiem, ich weiß nicht. Nie wiem, keine Ahnung, nie mam pojęcia. Możemy komuś zalecić, musisz na niego poczekać. Musisz, czyli używamy czasownika modalnego, du musst auf ihn warten. Du musst auf ihn warten. Musisz na niego poczekać. Możemy powiedzieć delikatniej, powinieneś na niego poczekać. To już nie jest mus, czy taka dobra rada, polecenie, nie? Du sollst, powinieneś. Du sollst auf ihn warten. Czekałem na ciebie. Ktoś mówi z zarzutem. Czekałem na ciebie 2 godziny. Ich habe auf dich 2 Stunden gewartet. Zamiast dich możemy użyć pana, sie. Czekałem na pana 2 godziny. Ich habe auf sie 2 Stunden gewartet. Albo ktoś powie z zarzutem, musiałem na pana czekać. Ich musste auf sie warten. Ich musste auf sie warten. Albo ktoś, i teraz użyjmy trybu przypuszczającego. Poczekałbym na ciebie, ale nie mam czasu. Użyjemy kondicjonal 1. Zabrzmiałoby to, ich würde auf dich warten. Ich würde auf dich warten, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit. Możemy powiedzieć w koniunktywie pluskwamperfekt, tylko przypuszczenie byłe, za przeszłe, tyczące przyszłości kiedyś tam. Na przykład 2 dni temu czekałbym na ciebie, gdybym wiedział, nie? Bo dzisiaj jest poniedziałek, to było w sobotę, czekałbym na ciebie, gdybym wiedział, że masz czas. Ich hätte auf dich gewartet, wenn ich gewusst hätte, dass du Zeit hast. Nie? To jest tryb koniunktyw pluskwamperfekt. Zimno mi się zamarza wszystko. Gdyby właśnie typu przypuszczającego i może z jakimś spójnikiem. Nie mogę na ciebie czekać, ponieważ spieszę się. Ich kann auf dich nicht warten, weil ich mich beeile. To jest weil, wyrzuca czasownik na koniec. A co by było, gdy było denn? Ich kann auf dich nicht warten, denn ich beeile mich. Denn ich beeile mich, ponieważ się spieszę. I teraz mimo to... Nie. Mimo to... wymyślam na bieżąco te zdania, dlatego tak chwilę to trwa. Nie mam czasu, mimo to poczekam na ciebie. Ich habe keine Zeit, trotzdem warte ich auf dich. Poczekam na ciebie. Gdybym poczekał na ciebie, musiałbym siedzieć w samochodzie. Zostać w samochodzie. Musiałbym zostać w samochodzie. Wenn ich auf dich warten würde, müsste ich im Auto bleiben. Nie? Dobra. To jest wideo za Zdouze. Pod spodem macie zdania do przetłumaczenia. Zapraszam do tego, żebyście to robili i odpowiecie w komentarzach na te zdania i ocenimy je wspólnie, bo wtedy wszyscy widzą wasze zdania, nie? Każdy widz. Dziękuję wam bardzo. Lecę, bo zimno się robi. A mamy, słuchajcie, jest teraz, dzisiaj jest 22 marca, nie? Wczoraj śnieg spadł u nas, także, że tak powiem, rzućcie okiem jeszcze, jak to wygląda wszystko. Trochę ściemnimy. Nie, źle.
O, widzicie? Dobra, dzięki, trzymajcie się.